Następna część tego mojego vloga. Tamto urwałem niespodziewanie, po prostu był wielki szok. Tu jest taka mała antresola, gdzie się wchodzi na górę, tam się bawi, dobra. Następne tutaj pytanie, co to jest za pan Badman 079. Dlaczego grasz na gitarze siedmiustrunowej? Ponieważ gitara siedmiustrunowa jest bardzo fajna i taka jest lightowa i myślę, że taka hipsterska albo i nawet już nie hipsterska, nie mainstreamowa, więc gdyby była mainstreamowa, to bym pewnie na niej nie grał, a że nie jest mainstreamowa, to na niej gram. A tak na poważnie to chyba dlatego, że siedmiustrunowa po prostu ma większe możliwości brzmieniowe. To chyba była taka najlogiczniejsza odpowiedź. No mamy tu strunę B dodaną jeszcze najgrubszą. Dzięki temu naprawdę łoi pupisko porządnie i to ewidentnie słychać. No po prostu już same te dźwięki tej struny B najgrubszej jest piękny, cudowny i mocny. No, planuję sobie kupić 8-strunową gitarę. To będzie dopiero miazga, gdzie jest dodany dźwięk Fizz. No, tamto w ogóle jest fajna zabawa. Się mnie pyta, czy znasz jakichś 33-latków, którzy zaczynają się uczyć grać? No co jakiś czas takie osoby mi się trafiają, ale tak, tak konkretnie, żeby wiedzieć, takie osoby znać, no na pewno się... O ty chłopie, mam właśnie taką znajomą, taką Asię, która jest w moim wieku i się też zaczęła grać, no jakieś chyba 2 lata temu zaczęła grać, z tego co pamiętam, i nawet jej coś tam idzie. Aha, jeśli znam takie osoby, to jak oceniasz ich szanse? No myślę, że szanse mają spore, no bo to nie jest kwestia związana z umiejętnościami, że nie wiem, ktoś kto ma 33 lata to już jest... Ja mam 30 lat. Ta koleżanka ma 30 lat, aha. Ale machnąłem, aha, 33. Ale ma tyle lat co ja, czyli 30. Nigdy nie byłem dobry z matematyki. Ale dobra, pal 6. Czy 30, czy 33, no różnica nie jest tak istotna. Poza tym to nie jest tak, że jest ktoś za stary i nie da rady na przykład już ręką sobie ruszać, prawda? Więc myślę, że szanse mają duże, a jeśli potrafią jeszcze się samozdyscyplinować, czyli po prostu ewidentnie sobie powiedzieć, że na przykład gram codziennie tam po trochę, albo no nie codziennie, albo jak już gram, to faktycznie coś konkretnego ćwiczę i się skupiam na tym, żeby to równo grać, to szanse ma się duże i to jest, myślę, że kwestią kluczową to jest to właśnie samozaparcie i ta samodyscyplina, bo bez tego to właściwie no nie ma zabawy. Dlatego jak ktoś im młodszy jest, tym go może trudniej zmusić do grania. No, na przykład paroletnie dzieci, no trzeba je zmuszać, bo one nie mają samodyscypliny, one nie mają samozaparcia, żeby chce się nauczyć. Chcę się nauczyć grać, mamusiu, musisz mnie poganiać. To jest tak, że raczej rodzice chcą. Dziecko wyraziło tam powiedzmy jakąś chęć grania, a rodzice już bardziej muszą go cisnąć. Czyli rodzice są, można powiedzieć, takim sumieniem, które góruje i ciśnie, żeby grało. Dlaczego chciałeś włosy? Myślałem, że wąsy. Włosy, aha, też było to pytanie. No chciałem włosy, no bo już mi wypadają. Niedługo będę łysy całkiem, więc będę łysy. Ludzie mi mówią, że mi włosy wypadają, więc to... Aha, właśnie, czyżby pojawiające się zakola, no właśnie, chyba to jest też związane z tym, że coraz większe zakola, no to włosy też pewnie będą coraz szybciej wypadać. A jakbym tak miał długie włosy, to pewnie bym się wywalał na tych włosach i nie wiem, ślizgałbym, nie wiem, byłoby ciężko. Twoje inne hobby oprócz gitary? No jak widzicie, akwarystyka to też po części jest moje hobby, też troszeczkę się tym bawię. Jeżdżenie na rowerze to jest też hobby, fajna sprawa. Co tam jeszcze było? Jakieś takie interesowanie się historią, takimi rzeczami. No to można powiedzieć, że to tak każdy się coś tam czymś interesuje. No ale takim chyba największym hobby to jest śmiganie na rowerku, jeśli to można nazwać hobby. Śmiganie na rowerku, no i... Głównym hobby, no nie rozdrabniam się na wiele, to jest właśnie ta
muzyka, no, testowanie sprzętów, no to można powiedzieć, że no, sprzedaję te różne sprzęty, to można powiedzieć, że co to za hobby jest. Jednak dla mnie to jest frajda. Testuję efekty, które jeśli mi się spodobają, to sobie zostawiam w pedalboardzie, jeśli mi się nie spodobają, to ich nie zostawiam. Jeśli już taki jakiś mam, to w ogóle nie biorę go pod uwagę, no bo już mam jakiś, załóżmy, przester. I to mi się wydaje, że to jest chyba takie najbardziej zaawansowane hobby, najbardziej się tym zajmuję i najbardziej mi się to podoba i nie rozdrabniam się na inne hobby. Lubię sushi, ale to chyba nie hobby, tylko pytanie z serii, co lubisz wszamać? O, Metal 666 Zonnes. Czy człowiek zaczynając grać w wieku 19+, ma szansę w przyszłości na poważniejsze granie w dobrej kapeli? Myślę, że oczywiście, że ma szansę i warto próbować. No, z jednej strony tak trochę zabawne wydaje się chyba zastanawianie się, dużo osób właśnie się zastanawia, czy zrobić to, czy zrobić tamto, czy ma się szansę. No to taka jest nasza natura, że się zastanawiamy, zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek robić poważniejszego w naszym życiu, bo granie na gitarze to trzeba przyznać, że jest dosyć poważnym zajęciem, chociażby ze względu też ze względu finansowego, czy ze względu na finanse, ponieważ no, najtańsza gitara, tam 2-3 stówy czy stówa, to troszeczkę pieniędzy jest i trzeba wydać, zastanowić się, czy kupić. No ale dużo osób właśnie tak się zastanawia, czy warto zrobić to, czy warto w ogóle grać, czy warto. No, mi się wydaje, że jeśli się nie spróbuje, to nie warto było. Jeśli się nie spróbowało, to po prostu no trudno, no, nie było warto, albo nie wiem, nie miało się samozaparcia, ale myślę, że po prostu trzeba próbować i dopiero po jakimś czasie sprawdzimy, czy to faktycznie jakiś jest wynik. Na pewno trzeba mieć jakiś z grubsza plan na to nasze działanie, no bo to nie jest tak, że sobie kupuję gitarę i zaraz szukam zespołu. No niektórzy tak robią, ledwo kupią gitarę, już szukają zespołu, no i mają jest te parę osób, które gra w tym zespole i co? I wtedy troszeczkę nie umieją grać, a już coś chcą grać, więc to takie jest takie zgniatanie się, robienie z siebie wtedy troszeczkę takiego nieumiejącego i takie dołujące to jest, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale próbować warto, no. Ludziska chodzą tam po kurde, jakieś dziewczyny chodzą, matko. Źle się ustawiłem, ludzie. Sebastian Sroka, ale młodo wyglądasz. Dzięki! Dzięki! O, tutaj też Sebastian Sroka pisze. O, jaki porządek ładny. No tak, to dotyczyło biurka. Teraz mamy tutaj schodki. Piękne, drewniane schodki. I porządek w miarę też jest, bardzo fajny. Gitar Traszerk się mnie pyta, co do twojego zespołu? Gracie bardziej hobbystycznie, czy może macie jakieś poważniejsze plany? No, plany poważniejsze mamy, jednak to wszystko nie idzie tak szybko, jakby się chciało. Teraz powoli właśnie, no teraz właściwie przez cały czas okres grania, no, robimy różne rzeczy, które nas mają, można powiedzieć, coraz bardziej spopularyzować, że tak można powiedzieć. No to myślę, że to jest w kwestii każdego zespołu. Ale póki co to i tak to jest hobby. No, ja zacząłem podchodzić do tego, że w ten sposób, że po prostu jak gram koncert, to po prostu staram się powyżywać za wszystkie jakieś nerwy, które mnie w ciągu normalnego, można powiedzieć, funkcjonowania, w ciągu gdy nie gram koncertu, nie, się nagromadzają jakieś nerwy i sobie staram się po prostu powyżywać. No i myślę, że to jest taki, można powiedzieć, taki kurek, taki zawór bezpieczeństwa. I to jest poniekąd właśnie taka, można powiedzieć, właśnie forma nie tyle hobbystyczna, no bo zawsze z tego coś z tego, jakieś tam zawsze grosze wpadają, zwykle wypadają, zwykle za benzynę dokładamy niż dostajemy na przykład na wyjeździe gdzieś, gdzie właściwie benzyna, znacie ceny benzyny. Jednak staramy się to popularyzować. No, będziemy mieć za jakiś miesiąc, od tej daty, teraz 20 kwiecień jest, będziemy mieli jakiś wywiad w radiu, studenckie Radio Fridge, to akurat może ich od razu zareklamuję, może to jakiś na plus, może dostanę jakąś kasę z tego, kto wie. Staramy się po prostu nas promować tam, gdzie się da. Też Gitar Traszerk się pyta, co sądzisz o gibolach, które można dorwać nawet do 2000 zł.
Znajomi muzycy mówią, że to jakieś podrobione kopie, z kolei mi wydaje się, że przesadzają. Ale jest napisane na gitarze Gibol? Bo jeśli Gibson jest napisane, to dlaczego miałoby być podrobione? Owszem, są lutnicy, którzy robią gitary, można powiedzieć, podrabiają, tylko że gitary wtedy, znam takiego lutnika na przykład, robi fajne gitary, można powiedzieć, podrabia gitary i robi rewelacyjne kopie Gibsona, Fendera czy jakichś innych, które brzmią nawet lepiej niż oryginały. Tylko że te gitary nie mają numeru seryjnego, więc to łatwo sprawdzić, czy gitara jest oryginalna, czy nie. No jeśli to jest Gibson, to musi mieć numer seryjny z tyłu, czy gdzieś... Zwykle jest z tyłu, po drugiej stronie na główce od tyłu jest napisany wybity numer seryjny, więc... Myślę, że jeśli mają te numery, to są oczywiście oryginalne. Jeśli są używane, używana gitara za 2000 Gibsona, no to byłaby chyba całkiem fajną okazją do dorwania. Znajomi muzycy mówią, że to jakieś podrobione kopie. No, zależy na jakiej podstawie, bo jeśli oni tylko patrzą na ceny gitary, o Gibol za 2000 to jest jakieś gówno, bo musi kosztować 5000. Jeśli tak mówią, to po prostu najlepiej pokaż im faka i po prostu powiedz, że trzeba sprawdzić. Albo żeby nie powiedzieli, a powiedz im, gościu! Sprawdźcie, czy to jest numer seryjny. Bo inaczej Edek przyjdzie. O, Albandi 17, o kurczę, o, tego ziomeczka znam. O co chodzi z tymi lekcjami na Skype? Dobre pytanie. To muszę też poruszyć, jak już tutaj zabieramy się. Już akurat muszę napomnieć, że akurat Albandi z tych lekcji na Skype skorzystał i całkiem nawet w miarę nam to wychodzi. Sama idea tych lekcji przez Skype'a jest całkiem fajna. Muszę się przyznać, że na początku sam myślałem, że to jest jakaś taka ściema, że właściwie kogo można nauczyć grać przez Skype, nie mogę zdjąć tej gitary do ręki i sprawdzić w ogóle jak ona brzmi, jak jest poustawiana i tak dalej, i tak dalej. I tak podchodziłem troszeczkę sceptycznie, ale w sumie tak już paru tych uczniów tam na Skype'ie mam i myślę, że efekty całkiem są fajne, całkiem są przyjemne i nie jest tak źle, jak mi się wydawało. Można naprawdę dużo informacji przekazać, można, tak jak z Tomkiem z Wielkiej Brytanii, pozdrawiam cię serdecznie, zrobiliśmy Master of Puppets, Enter Sandman, naprawdę fajnie wychodziło, fajnie, bardzo mi się to podobało. Swoją drogą, że Tomek jest naprawdę całkiem ambitny i fajnie mu to wychodzi. Mimo że zaczął całkiem niedawno swoją przygodę z gitarą, to jednak no, ta forma przekazu, jakim jest Skype, czy ta forma organizowania lekcji jest jak najbardziej uzasadniona. I nie mówię to, żeby się zareklamować, tylko po prostu sam zauważyłem, że z początku byłem sceptyczny, a po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że bardzo warto takie lekcje robić i to pomaga. Właśnie, The Leg 7 End. Pyta się mnie. To jest ważne pytanie, musicie się skupić. Uwaga! Skupiamy się. Dobra, skupiłem się. Skupcie się na chwilę. The Leg 7 End, pyta się mnie. Czy uważasz, że do gitary jest potrzebny talent, czy wystarczą chęci i regularne ćwiczenia? Na to pytanie muszę oczywiście wypowiedzieć wam w taki dosyć przerupujący chyba sposób. Według mnie, oczywiście to jest tylko moje zdanie, moje skromne zdanie, moja wajteczka takiego. Według mnie talent to jest właściwie... To, o czym tutaj dalej napisałeś, chęci i regularne ćwiczenia, to wchodzi w ten obszar, który według mnie to jest talent. Ponieważ, no bo co właściwie sprawia, że jesteśmy w czymś dobrzy. No jedni na przykład grają na, nie wiem,
interesują się jakimiś przedmiotami, jedni na przykład jakiś sport uprawiają, mają dobre wyniki, inni właśnie tak jak my staramy się grać na gitarach. No i teraz właściwie czym się odznacza talent, albo dużo osób się też mnie pyta, czy do grania właśnie potrzebny jest talent? No tak jak właśnie Leg 7N. Niektórzy się pytają tylko, czy jest talent potrzebny. I teraz jest kwestia taka, że niektórzy powiedzmy, a no to talent to tam jest 10%, ale tam tak się zwykle mówi, że 10% to jest talent, a 90% to jest samo zaparcie i te wszystkie inne rzeczy. Chociaż według mnie mi się wydaje, że talentem to jest właśnie ta chęć do poznawania czegoś, do odkrywania, do wprawiania się w czymś, no bo właściwie pewne rzeczy możemy sobie oczywiście wyćwiczyć, wysmyrać sobie paluszki i super, super zasuwać. Jeśli nam nie sprawia to frajdy, to właściwie na co nam to się przydaje? No jeśli nie czujemy satysfakcji z tego, że nam coś wychodzi, jakiś utwór, że ludzie znajomi na nas popatrzył z podziwem, że o kurczę, grasz takie rzeczy, to jest coś genialnego. I jeśli nam to nie sprawiałoby satysfakcji, to byśmy w ogóle tego nie robili. Mi się wydaje, że właśnie, że talent to jest ta chęć wprawiania się. Właśnie to, że po prostu sami się motywujemy tym, że na przykład coś nam wychodzi, no to robię to dalej. Coś zagrałem, no to ćwiczę dalej. Coś mi nie wychodzi, to i tak ćwiczę, mimo że mi nie wychodzi. I mi się wydaje, że właśnie to jest talent. To jest takie pojęcie. Niektórzy chyba mi się wydaje, zupełnie dyskryminują innych ludzi, bo mówią, że talent. Ten gościu to ma talent, to jest taki wypasiony koleś, że po prostu nikt mu nie dorównuje. No ale z jakiego powodu on jest uważany, że ma talent? Że świetnie gra. No a świetnie gra, z jakiego powodu świetnie gra? Ponieważ ćwiczył. No nikt nie może, być super utalentowanym, nikt nie zagra od razu super wypasionych jakichś melodii czy utworów, ledwie biorąc gitarę do ręki. Bez żadnego przygotowania. To w ogóle byłaby brednia, więc talent to po prostu to jest szereg czynników, które wpływają na to, że się podbudowujemy tym, że nam coś wychodzi, dążymy do celu, gramy. Jak coś nam nie wychodzi, to się wnerwiamy na siebie, ale nie rzucamy tego, jak niektórzy to robią, rzucają w cholerę gitarę na przykład, czy jakiś inny instrument i mówią, że nie mam talentu, nie będę grać. Sprzedaję gitarę, kupuję sobie Xboxa, czy jakieś inne takie te gierki, takie te sprawy, albo sobie WoWa sobie będzie grać. Już takie, z takimi osobami się spotkałem i po prostu to mnie przeraża, ponieważ ledwo spróbowali, a już się poddali, więc to jest w ogóle kiszka straszna. Talent to po prostu jest chęć, takie parcie po prostu do samodoskonalenia się. I to w każdej dziedzinie mi się wydaje, w każdej dziedzinie można to zrobić, jeśli tylko ma się frajdę i satysfakcję z tego, co się robi, to automatycznie nas nakręca. To jest talent według mnie. Mam nadzieję, że to było w miarę zrozumiane, ponieważ ja tak mówię, jak już mnie znacie i staram się powiedzieć wszystko, co mi leży na tchawicy, znaczy na sercu, trochę niżej.